kwietniu będzie 3 lata, jak chodzi kobieta po drabinie. O, po tej drabinie? Po tej drabinie, tak. Po tej drabinie chodzi. To ona nie ma swoich drzwi? Nie ma. Były drzwi. Sąsiadka zabiła drzwi siatką. Sąsiadka ma 2 wejścia, a było mieszkanie wykupione z wejściem, tak samo jak i my, jako sąsiedzi, wchodziłyśmy tym jednym korytarzem, a wchodzimy, najemca wybudował przybudówkę, to wchodzimy przybudówką, no i korytarzem już nie wchodzimy, a pani Lownau cały czas chodziła klatką schodową, a teraz chodzi po drabinie. Już 3 rok będzie, w kwietniu będzie 3 lata, chodzi po drabinie. Od kwietnia chodzę po tej drabinie, także opał wszystko ciągnę po tej drabinie, także zakupy, no wszystko. Także ile razy idę po tej drabinie, to mi się w głowie kręci, myślę, że już nie dojdę. Bo już mam też właśnie lęk wysokości. Czy zdarzyło się, że pani albo ktoś inny, kto tutaj do pani przychodził po drabinie, spadał z tej drabiny? Właśnie tu była taka właśnie sąsiadka, była w ciąży, w 7 miesiącu ciąży też weszła ta kobieta po drabinie, bo nieraz takie coś do szycia mają, to przynoszą do mnie, tam przeszywam. W 7 miesiącu ciąży ta kobieta weszła po drabinie, no niechby się coś stało, no nie wiem, kto by odpowiadał. To ja bym odpowiadała, no nie wiem. O! Wszystko moje właśnie, ona mi pozabijała te drzwi, także tam pozabijane są, ja zapalę światło. O, fajnie. Tu mi pozabijała te drzwi, tak? Tam brama, tam łańcuchy. Tędy już pani nie wyjdzie. Tak, już nie wyjdę, bo jeszcze mam gorzej jak w więzieniu. Tak jest. Tędy pani nie wyjdzie i dlatego wychodzi pani przez okno. Tak, przez okno wychodzę, także nie mam innego wyjścia.